Hej, witajcie z tej strony Noxia. Dzisiaj możemy wszyscy zaznać powrotu serii, którą wszyscy znacie i kochacie, czyli A do Z, jak mocny jest, albo mocna. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Twisted Fate. Nawet zrobiłem sobie ładną karteczkę z notatkami rozmiaru, to jest ten większy, czyli A3 chyba. I mam tutaj wypisane wady i zalety. Skryptu nie pisałem, będziemy improwizowali. Generalnie powiem tak, jeżeli chodzi o TFA, to zagrałem nim naprawdę sporo gierek. Jest to chyba postać, którą pierwszy raz miałem tak, żeby przez dłuższy okres grać tylko jedną postacią, jeżeli jest dostępna. Do tego stopnia, że na streamach wam się to aż znudziło i ludzie prosili, żebym przestał. Ale generalnie mam gdzieś tam pewne pojęcie o tym, jaką postacią jest TF. Moim zdaniem jest postacią niełatwą. Żeby grać TF-em na wysokim poziomie, zwykle trzeba być o oczko lepszym od swojego przeciwnika, przynajmniej tego z linii, żeby móc jakąkolwiek przewagę zdobyć na linii. Chociaż są sposoby, żeby linię przetrwać, nawet jeżeli idzie ona słabo, albo jeżeli traficie na counterpick. Przejdźmy teraz do wymieniania wad i zalet. Zacznę od wad. Ale nie miejcie złego wrażenia, nie wyłączajcie filmu, zanim nie dojdziemy do tych zalet, bo wad troszeczkę wypisałem, ale nie przeważają one moim zdaniem nad zaletami. Więc przede wszystkim TF jest postacią, która można powiedzieć, że jest prosta, niektórzy mogliby tak powiedzieć. Moim zdaniem tak nie jest. Moim zdaniem TF jest bardzo zależny od gry mikro, bo pomimo tego, że tych umiejętności jakby ono nie ma dużo, nie trzeba niczym celować, to bardzo ważne jest tutaj się poruszanie. Bardzo ważny jest każdy krok. Kiedy go robisz, na przykład, że przeciwnik idzie po last hita i ty czujesz, że wtedy możesz wyjść i go lekko zharasować. To jest bardzo ważne, to wyczucie, umiejętność tego tańczenia między skillshotami, to też jest ważne. TF jest postacią dosyć miękką, więc jeżeli na przykład ktoś przychodzi na ganka i ma pewną umiejętność, którą musicie trafić, to ważne jest to, żeby jej uniknąć. Czyli cały movement jest bardzo ważny i zresztą jako, że TF go troszeczkę brakuje, TF-owi go troszeczkę brakuje, to zwykle idzie się na nim runki w movement speeda. To też jest jeden z minusów, że on jakby wymaga tej strony run, ale to tylko, żeby grać nim na najwyższym poziomie. Jeżeli gracie gdzieś tam na tych niższych dywizjach, to te możecie obyć się bez tego movement speeda tak naprawdę. Chociaż w tym momencie runy są bardzo tanie, więc już możecie go kupić i teraz to nie jest żaden problem. Jakie inne problemy ma TF? Powiedziałem przed chwilą, że jest on podatny na ceceki. I jest tak dlatego, że ma małą pulę zdrowia standardowo, nie ma żadnych mechanizmów ucieczki. Jeżeli przeciwnicy was cecekują, nie możecie z tym nic zrobić. Dlatego też jest podatny na ganki. Jeżeli twój przeciwnik na linii ma cecek, musisz mocno uważać, żeby ogarniać mapę. O, w ten sposób powiem. Ważna jest kontrola mapy. I to nie tylko pod względem ultów, bo ludzie najczęściej myślą o tych ultach, ale TF jest w tej grupie postaci, która musi kontrolować mapę też na swoje potrzeby. Żeby na przykład odpowiednio wcześnie móc się wycofać, jeżeli przeciwnik cię gankuje. Co w tym pomaga? Oczywiście wardy, odpowiednie spoglądanie na minimapę i ewentualnie pingi od sojuszników. Przejdźmy dalej. TF, jeżeli jest behind, to nie ma żadnego damage'a. Niestety on jest taką postacią, że bardzo łatwo się na niej snowballuje i to jest zdecydowanie jego duży minus. A jako, że ma taki o tyle wysoki próg wejścia, że dosyć się różni od innych postaci, to może być tak, że na początku zagracie nim kilka gier i będziecie uważali, że TF jest słaby, dlatego że idzie wam słabo i że nie ma żadnego damage'a. Tymczasem tak nie jest. TF potrafi zadawać bardzo duże damage'e. On nie tylko na nim się łatwo snowballuje, on też ma do tego potencjał w troszeczkę inny sposób niż inne postacie, bo inne postacie snowballują się tak, że coraz łatwiej zabijają przeciwników, a TF snowballuje się w ten sposób, że może zabijać przeciwników na coraz większym obszarze. Prawda? Bo zabijecie mida, jak jesteś nafidowany, to możesz potem ultnąć się w inne miejsca. Ale a propos ulta, jednym z jego minusów jest to, że w przeciwieństwie do innych postaci, ult TF-a nie daje mu power spike'a. I co ja przez to rozumiem? Jest dużo postaci, których ulty są bardzo ważne. Na przykład, że ktoś chce wbić szósty level i od razu może z wami walczyć. Na przykład Syndra, na przykład Zed, na przykład Fizz. Jeżeli mówimy o TF-ie, jego ult praktycznie nie ma wpływu na jego linię. Więc w okolicach tego szóstego levela nie stajecie się ani trochę mocniejsi, a często wasi przeciwnicy dostają niestety olbrzymiej przewagi. Innym minusem TF-a jest to, że ma on same płaskie obrażenia.
I co przez to rozumiem? Obrażenia płaskie to są takie zwykłe cyferki, na przykład zadajesz 100 obrażeń. Przeciwieństwem albo to tym drugim rodzajem obrażeń są obrażenia procentowe. I przez to, że TF nie ma obrażeń procentowych, bardzo ciężko jest mu w jakiś sposób walczyć z tankami. I nie mówię tutaj o walce 1 na 1, bo tutaj zwykle tanka idzie wykajtować. Ale mówię tutaj o takiej sytuacji, że jeżeli jakiś tank jest nafidowany i się wymknie spod kontroli, to ciężko jest wam dołożyć odpowiednio dużą cegiełkę do tego, żeby go zabić, na przykład w walkach drużynowych. I na tym by się kończyły minusy, które ja znalazłem. Może jest ich więcej, ale ja takowych nie widzę, albo akurat o nich zapomniałem. Przejdźmy do plusów TF-a i tego, dlaczego warto nim grać. Przede wszystkim TF ma dosyć unikalny playstyle, który zawdzięcza swoim kartom. Czyli wybierasz kartę, która jest bardzo uniwersalną zdolnością, bo to w zasadzie trzy zdolności, trzy różne modyfikatory autoataków w jednej zdolności. Możesz sobie przywrócić manę, co jest generalnie tak naprawdę useless, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia projektowania postaci, bo rozwiązuje to tylko inne problemy. To jest taka minigierka, że musisz zachować odpowiedni poziom many, ale generalnie jeżeli koszty many byłyby mniejsze, to wartość blue carda jest bardzo niska, a nawet nie jeżeli jakby koszty many były mniejsze, tylko jeżeli już masz to Rod of Ages i tak dalej, później raczej ciężko będzie wyjść z many. Już w takim late game'ie. Jakby tutaj blue card nie ma dużej wartości. Inaczej sprawa się ma z kartą czerwoną i złotą. Większość ludzi najbardziej ceni kartę złotą za to, że stunuje. Tymczasem czerwona to jest jej dosyć taka niedoceniana i bardzo silna siostra. Często czerwona karta jest lepsza od złotej, zwłaszcza w teamfightach. Jeżeli uda ci się nią trafić albo dwóch carry, albo ogólnie trzy osoby, to zwykle jest to lepsze od gold carda, bo nie dość, że spowalniasz przeciwników, zadajesz duże obrażenia obszarowe. I właśnie tych obrażeń obszarowych dużo ma ten cały TF. To jest coś, co może zaskoczyć, tylko ciężko jest z nich skorzystać. Bo trafienie kilku przeciwników z Q zwykle nie jest łatwym zadaniem. Chyba, że jest odpowiednia sytuacja do tego. Ma trochę tych obszarowych obrażeń z red carda i jeżeli jesteście mocno nafidowani, to jest duża szansa, że będziecie carry przeciwnika dwie osoby prawie zabijali. Palili im na przykład 3/4 zdrowia na samo WQ. Tylko nie jest to łatwe do wykorzystania w samej walce, ale jest to jak najbardziej zaletą. Inną zaletą TF-a jest to, że jeżeli obie drużyny remisują, jeżeli macie taki impas i w jednej drużynie jest TF, TF jest postacią, która ten impas może przełamać, a nie wszyscy to mogą zrobić. TF ma możliwość do wygrania jednej linii. Na przykład jeżeli mamy impas, to możesz tepnąć się na jedną linię i przełamać tam remis, który tam panuje i jakby ta linia, powiedzmy, że od tego momentu już będzie wygrywała. Po kolejnych dwóch minutach z hakiem możesz zrobić to samo na innej linii. Ult ma wiele zastosowań. Coś takiego napisałem i nawet wiem, o co chodzi. Powiem wam teraz, co można zrobić z ultem, bo generalnie ten ult jest nie tylko do roamowania, o czym ludzie sobie nie zdają sprawy. Ultem można zdjąć Banshee. Jeżeli na przykład jest teamfight i widzisz AD carry przeciwnika i chcesz się flashnąć i zestunować go. To nie AD carry, przepraszam, Banshee teraz się buduje na AP carry. Widzisz enemy Syndra i sobie myślisz, o nie, Syndra, ty nie możesz długo żyć. I flashujesz się z gold cardem, rzucasz Banshee, zdejmujesz Syndrę Banshee. Ona jest bardzo zaskoczona, że użyłeś w ten sposób ulta. Dostaje stuna na twarz i twoja drużyna ją zabija. To jest jedno zastosowanie. Czasami ult pomaga też uciekać. Czasami możesz złapać tych przeciwników, to jest jakby domyślnym zastosowaniem, a czasem zrepozycjonować się. Jeżeli jest teamfight, w którym uważasz, że jesteś niekorzystnie zlokowany, to czasami możesz wybrać sobie troszeczkę lepszą pozycję i często ult się przydaje do skautowania. Jeżeli myślicie, że przeciwnicy robią barona, możesz to sprawdzić swoim ultem, czemu nie? Bardzo się do tego nadaje. Na późniejszych etapach gry i tak ciężko jest kogoś wyłapać, więc czasem to jest najlepsze zastosowanie, jakie możesz wziąć. Dużym plusem TF-a jest to, że może on wygrać każdą linię. I nie mówię tutaj o każdym wygraniu linii w sposób taki, że ciśniesz swojego przeciwnika, bo są linie, które ciężko jest wygrać w ten sposób. Na przykład linia na tą nieszczęsną Syndrę. Ale jest prawie na każdej linii TF może wyfarmić dzięki swoim kartom z Q. A jeżeli może się wyfarmić, to jakby przewagę potem na linii zdobywa przez ganki i przez zdobywanie fragów na innych liniach. Jeżeli chodzi o jego itemizację,
Road of Ages jest przedmiotem, który ja zawsze składam na pierwszy przedmiot i pozwala mu on troszeczkę bardziej agresywnie grać. Dzięki temu przedmiotowi nie jest tak karany TF za błędy, których no tak naprawdę jest dosyć łatwo popełnić dużo. Do tego dodajcie sobie jeszcze do tej postaci to, że ma potencjał do one-shotowania, co carry przynajmniej, bo tanków nie, a z czego wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, ale jeżeli zbudujecie na przykład Lich Bane'a, Echo i macie Road of Ages, wasz damage jest już bardzo duży i do tego Rapid Fire Cannon, macie większy zasięg i naprawdę AD carry powinien spływać bardzo szybko, często na jedno combo. Stun TF-a jest bardzo unikalną zdolnością, zwłaszcza teraz. Wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale ja nie jestem pewien, czy teraz jest jakiś inny stun w grze namierzany na cel. Jest stun Panteona, jak on skacze na swojego przeciwnika, ale tak naprawdę poza tym nie przychodzą mi do głowy takie proste stuny. No i minusem stuna Panteona jest to, że musi on się zbliżyć do przeciwnika, a TF może to zrobić z daleka. To jest bardzo dużą przewagą, zwłaszcza w późniejszych stanach. Zwłaszcza w późniejszych etapach gry i ludzie sobie nieczęsto z tego zdają sprawę, jak bardzo to pomaga. Sama obecność TF-a w grze nakłada dużą presję na enemy team i to też jest ważne. Zresztą zapewne sami jak graliście, często zdarzało się, że widzieliście TF-a w drużynie przeciwnej i czuliście to, że on w każdym momencie może się steleportować. Mało tego, przeciwnik, jeżeli tylko TF schodzi z linii, on od razu musi pingować, on od razu musi spamować pingami, że TF schodzi w waszą stronę, bo nie wiadomo w którym momencie on się ultnie. I ostatnia rzecz. TF jest świetną postacią do poprawienia swojej gry. Dzięki temu, że jest do pewnego stopnia wymagający i wymaga jakby takiej mikrogry oraz makrogry, jest jedną z najlepszych postaci, przynajmniej moim zdaniem, dzięki którym możecie poprawić swoją grę. Może nawet nagram na ten konkretny temat inny film. Okej, więc mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek A do Z, jak mocny jest Twisted Fate. Zostawcie opinię na temat tego filmu w komentarzach i dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby więcej takich filmów pojawiało się w przyszłości. To na tyle na dziś. Żegnam się z wami. Peace.